Siemanko, siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tommy Graj. Jak co sobotę nadszedł czas na zapowiedź niedzielnych meczy drugiej ligi żużlowej, piątej rundy Nice pierwszej ligi żużlowej i czwartej rundy PGE Ekstraligi. No to startujemy. Nie odbędzie się zaplanowany na niedzielę mecz piątej kolejki drugiej ligi żużlowej pomiędzy PSŻ-tem Poznań a Wilkami Krosno. Oba kluby zdecydowały o przełożeniu spotkania na nowy termin. Prognozy pogody na niedzielne popołudnie nie są korzystne. Już w piątek działacze obu zespołów zdecydowali o przełożeniu pojedynku. Do starcia PSŻ-tu Poznań z Wilkami Krosno dojdzie ostatecznie dopiero 29 czerwca. Dzięki tej decyzji oba kluby nie będą ponosić dodatkowych kosztów. Spotkanie w stolicy Wielkopolski miało być jednym z weekendowych meczów drugiej ligi żużlowej. Już w środę z powodu złych prognoz pogody odwołano rywalizację Kolejarza Opole z Wandą Kraków. Jeszcze wcześniej ze względu na trudną sytuację Polonii Piła przełożono wyjazdowy mecz tego klubu z Polonią Bydgoszcz. Tak więc przykro, ale w drugiej lidze nie pojadą. Przenieśmy się na stadiony Nice pierwszej ligi żużlowej. Rywalizację rozpoczniemy o godzinie 14:30 w Gdańsku. Wybrzeże w hicie kolejki podejmie TSŻ Ostrowie. Gospodarze na własnym torze jak do tej pory odjechali zaledwie jedno spotkanie. Był to mecz przeciwko Unitarnu, w którym ekipa z Pomorza poległa 40-50. Kibice drużyny prowadzonej przez Mirosława Berlińskiego za kilkanaście godzin nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż zwycięstwo. Łatwo jednak nie będzie, bowiem przyjezdni są istną rewelacją rozgrywek. Beniaminek aktualnie przewodzi w tabeli i z pewnością nie podda się bez walki. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. TSŻ Ostrowia. Z numerem pierwszym Tomasz Gapiński, z numerem drugim Renat Gafurow, z numerem trzecim Nikolaj Klint, z czwórką jeszcze nie wiemy, pod numerem piątym Grzegorz Walasek, z numerem szóstym Kamil Nowacki i z numerem siódmym Marcin Kościelski. Wybrzeże Gdańsk. Pod numerem 9 Krystian Pieszczek, z numerem 10 Jakob Torsel, z numerem 11 Adrian Cyfer, z numerem 12 Mikael Bech, pod numerem 13 Kacper Gumulski, z numerem 14 Karol Żupiński, z numerem 15 jeszcze nie wiemy. Mój tip na to spotkanie 47-43 dla Wybrzeża. Wy również możecie wskazać zwycięstwo w tym meczu u góry na karcie. Spotkanie obejrzymy w Polsacie Sport od godziny 14:45. A dalej nie dojdzie do skutku zaplanowany na niedzielę mecz pierwszej ligi żużlowej pomiędzy Unią Tarnów a Orłem Łódź. Wszystko ze względu na fatalne prognozy pogody dla tego rejonu Polski. Spotkanie dojdzie do skutku 18 maja o godzinie 14. W takim razie przenieśmy się na Łotwę. W sezonie 2018 Andrzejowi Lebiediewowi przyszło po przeprowadzce z Ekstraligi w barwach Rowu Rybnik występować przeciwko macierzystej drużynie. Już w niedzielę Łotysz po raz kolejny zmieni stronę barykady. Tym razem jako reprezentant swojego starego nowego klubu poprowadzi Lokomotiv do boju z rekinami. Spotkanie odbędzie się w ramach piątej kolejki Nice pierwszej ligi żużlowej. W ubiegłym roku dwumecz między tymi drużynami rozstrzygnął na swoją korzyść Row. W drugiej kolejce sezonu 2018 nieznacznie uległ Łotyszom w Dałga w Pils 42-47, by w rundzie rewanżowej rozgromić ich na własnym torze aż 56-34. Jednym z zawodników obecnego składu Lokomotivu, który może dobrze wspominać ten mecz, jest właśnie Lebiediew. Otarł się wtedy o komplet punktów. Zawiedli natomiast kompletnie juniorzy gości. Ich postawa może być języczkiem uwagi w najbliższym meczu. W składzie gości po raz kolejny doszło do zmiany pod numerem drugim. Powracający po kontuzji Dan Bewley nie sprawdził się w swoim pierwszym meczu w polskiej lidze w 2019 roku, to też parę z Trojem Bachelorem znów tworzyć będzie Sergiej Łogaczow. Rosjanin w progu sezonu sprawił dobre wrażenie i trener Piotr Żyto zdecydował się dać mu kolejną szansę. Otwartym pozostaje pytanie, ile w tym fakcie zasługi samego Łogaczewa, a ile nonszalanckiego podejścia do startów Buleya. Goście mogą być spokojni za to o postawę Bachelora i Kacpra Woryny. Australijczyk od początku sezonu jedzie na stabilnym poziomie, a wychowanek rybnickiego klubu, choć nieznacznie obniżył loty w porównaniu z ubiegłym rokiem, utrzymuje średnią powyżej 2 punktów na bieg. Worynę i Łogaczewa z pewnością dodatkowo uskrzydli wywalczony w Krsko awans do SEC Challenge. Rybniczanie nie powinni mieć obaw także o Mateusza Szczepaniaka i Roberta Chmiela. Obaj spisują się na miarę swoich możliwości. W ostatnim meczu obudził się ze snu zimowego Linus Sundström. Jedynym słabym punktem w talii Piotra Żyty może być drugi junior, czyli najprawdopodobniej Przemysław Giera. Ogółem jednak rybnickie rekiny prezentują się mocno i z pewnością stawią gospodarzom zacięty opór. W szeregach łotewskiego klubu prym wiedzie dwójka liderów, Lebiediew i Timo Lahti. Obaj znajdują się w tym momencie w czołowej piątce ligi pod względem średniej i w tym aspekcie Lokomotiv zdecydowanie góruje nad Rowem. Łotyszom brak jednak wyrównanego składu. Wadim Tarasienko jedzie chimerycznie i trudno powiedzieć, czy należy do grona liderów drużyny, czy raczej do drugiej linii. Juniorski duet Olek Michałow i Artiom Trofimow na razie nie błyszczą tak, jak potrafili już w ubiegłym sezonie, a fatalny występ w mistrzostwach parklubowych Nice pierwszej ligi żużlowej z pewnością nie dał im wiary w siebie.
Największy ból głowy Nikołaj Kokin ma jednak z brakiem punktów drugiej linii. Jewgeni Kostygow już drugi sezon z trudem wchodzi w dorosły żużel i częściej jest zastępowany niż dokłada się do dorobku drużyny. Kryzys przeżywa też Podżuks. Po meczu w Ostrowie, gdzie rutynowany Łotysz zdobył zaledwie jedno oczko w trzech startach, Kokin rozważa zastąpienie go juniorem w kolejnych meczach. Czy postawienie po ścianą podziała na Podżuksa korzystnie, czy wręcz przeciwnie? Przekonamy się o tym w niedzielę 5 maja o godzinie 15:30. Awizowane składy są następujące. Lokomotiv Daugav Pils. Z numerem 9 Timo Lahti. Z numerem 10 Jewgeni Kostygow. Z numerem 11 Vadim Tarasenko. Z numerem 12 Kiastias Podżuks. Z numerem 13 Andrzej Lebiediew. Z numerem 14 Artyom Trofimow. Z numerem 15 jeszcze nie wiemy. Rof Rybnik. Z numerem 1 Troy Bachelor. Z numerem 2 Sergiej Łogaczow. Z numerem 3 Mateusz Szczepaniak. Pod numerem 4 Linus Sumström. Z numerem 5 Kacper Woryna. Z numerem 6 Robert Chmiel. I z numerem 7 jeszcze nie wiemy. Mój typ na to spotkanie 46-44 dla Lokomotivu. Myślę, że jednak u siebie powalczą o wygraną i minimalnie, ale jednak pokonają Rekiny. Wy również możecie wskazać zwycięzcę w tym meczu u góry na karcie. Czas na PGE Ekstraligę. W piątek mieliśmy zwycięstwo GKM-u nad Spartą i Leszno rozjechało Beniaminka z Lublina. Więcej szczegółów o tych meczach będzie w podsumowaniu weekendu. A teraz zajmijmy się dwoma niedzielnymi meczami czwartej kolejki PGE Ekstraligi, a na początek wybieramy się na Moto Arenę, gdzie Anioły podejmują częstochowskie Lwy. Niedzielny mecz w Toruniu będzie wyjątkowy dla Pawła Przedpełskiego. Zawodnik włókniarza po raz pierwszy wystąpi na Moto Arenie w roli zawodnika gości. W ostatnich latach kilkukrotnie zdarzało się, że zawodnik, który w okresie transferowym pożegnał się z toruńskim klubem, w kolejnym sezonie zwyciężał w Toruniu z nowym zespołem, okazując się katem dla byłej drużyny. W ubiegłym roku po raz pierwszy po przeciwnej stronie parku maszyn na Moto Arenie znalazł się Adrian Miedziński. Wychowanek Torunian nie zdołał uratować włókniarza przed porażką, zdobył wówczas 7 punktów i bonus, a mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 50-40. Teraz częstochowianie mają w swoich szeregach dwóch toruńskich wychowanków, czyli więcej niż sami torunianie. To właśnie na Pawła Przedpełskiego i Miedzińskiego będzie w niedzielę zwrócona szczególna uwaga kibiców. Zapewne zostaną ciepło przyjęci przez miejscową publiczność, ale na torze sentymentów już nie będzie. W ostatnich sezonach zdarzało się, że zawodnicy, którzy dopiero co pożegnali się z Toruniem, świętowali na Moto Arenie zwycięstwo z nową drużyną, odgrywając z niej jedną z czołowych ról. Tak było chociażby w 2017 roku, kiedy na inaugurację sezonu do Torunia z gorzowską Stalą przybył Martin Waculik. Słowak w niezbyt dobrej atmosferze rozstał się z Toruniem, a kibice mieli do niego wyraźne pretensje, czemu dawali wyraz przez całe spotkanie. Przy każdym wyjeździe na tor Słowaka był przeraźliwie wygwizdywany. Odpowiedź zawodnika była dla Torunian bardzo dotkliwa. Zdobył w 5 startach 12 punktów z dwoma bonusami, będąc liderem gorzowian, którzy zwyciężyli po zaciętym spotkaniu 46-44. W niedzielę do rywalizacji w PGE Ekstralidze powróci Rune Holta. W 2012 roku po zakończeniu swojej pierwszej przygody z Toruniem trafił do Zielonej Góry. W fazie zasadniczej Zielonogórzani sprawili na Moto Arenie miejscowym srogie lanie, a Holta mocno się do tego przyczynił, zdobywając 10 punktów z bonusem. Teraz Torunianom marzyłby się taki dorobek w wykonaniu Norwega. Jego brak w dwóch pierwszych spotkaniach był aż nadto widoczny. Anioły dotąd nie zdobyły punktów, a w kolejnych tygodniach będzie o nie potwornie ciężko, bowiem podopieczni Jacka Frączaka czekają aż 3 mecze wyjazdowe. Przy ewentualnej porażce z Częstochową zespół z Torunia znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. Przyjazd wychowanków, powrót Holty, a do tego wynikająca z sytuacji w tabeli i terminarza mobilizacja Torunian powodują, że niedzielny mecz zapowiada się niezwykle ekscytująco. Awizowane składy są następujące. Włókniarz Częstochowa. Z numerem 1 Leon Madsen, pod dwójką Paweł Przedpełski, z numerem 3 Adrian Miedziński, z numerem 4 Fredrik Lindgren, pod piątką Matej Zagar, z numerem 6 Michał Gruchalski i z numerem 7 Jakub Miśkowiak. KS Toruń. Z numerem 9 Jason Doyle, z numerem 10 Norbert Kościuch, z numerem 11 Chris Holder, pod numerem 12 Rune Holta, z numerem 13 Nils Christian Iversen, pod numerem 14 Maksymilian Bogdanowicz i z numerem 15 Igor Kopeć-Sobczyński. Mój typ na to spotkanie 50-40 dla Aniołów. A dlaczego tak? Po prostu oni muszą to wygrać. W razie kolejnej porażki czarnowidzę utrzymanie się w lidze. Wy również możecie wskazać zwycięzcę w tym meczu u góry na karcie. Spotkanie obejrzymy w N-Sport Plus od godziny 16. I na koniec jedziemy do Gorzowa. Na smaczek tej kolejki, czyli derby lubuskie. W czwartej kolejce PGE Ekstraligi podopieczni Stanisława Chomskiego podejmą ekipę z Zielonej Góry. Na ten mecz kibice obu lubuskich drużyn czekają cały sezon. Pojedynki między Stalą a Falubazem nigdy nie są meczami o pietruszkę. W rywalizacji tych drużyn najważniejsze jest zwycięstwo, ale nie tylko.
Trener Adam Skórnicki tym razem zrobił roszady w swoim składzie. W pierwszej parze zobaczymy Mikaela Jebsena Jensena i Nickiego Pedersena. Żużlowcy z kraju Hamleta w tym sezonie jeszcze nie pokazali swojej siły. Fani Falubazu liczą na przebudzenie Pedersena, który w ostatnim czasie zmaga się z problemami sprzętowymi. Po każdym wyścigu w jego boksie aż wrze. Nic dziwnego, bo Duńczyk przyzwyczaił kibiców do wysokich zdobyczy punktowych. Kolejny duet to Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz. Obaj zawodnicy lubią ścigać się na gorzowskim owalu. O ich punkty trener Skórnicki powinien być raczej spokojny. W parze z młodzieżowcami pojedzie Martin Waculik, były kapitan Stali Gorzów. Waculik bardzo dobrze czuje się na Jancarzu. Słowak nie rozstał się w przyjaznych warunkach z gorzowskim klubem i fani z miasta nad Wartą mają do niego o to żal. Waculik od początku sezonu pokazuje, że jest szybki i zapewne będzie mocnym punktem ekipy szkoleniowca Skórnickiego. Juniorzy zielonogórskiego klubu to Norbert Krakowiak i Damian Pawliczak. Na ostatnim meczu przy W69 sporym zaskoczeniem była postawa Krakowiaka, który wywalczył aż 6 punktów. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Trener Stanisław Chomski postawił na sprawdzone ustawienia. Pierwszy duet to Szymon Woźniak, który z meczu na mecz jedzie coraz lepiej, oraz Peter Kildemand. Duńczyk w czwartkowe popołudnie wystartował w eliminacjach SEK, gdzie wywalczył trzecie miejsce. Kibice z miasta nad Wartą liczą, że pająk wreszcie się obudzi. Czy lubuskie derby będą dla niego momentem przełomowym? Kolejna para to Krzysztof Kasprzak i Anders Thomsen. Kibiców niepokoi postawa Krzysztofa Kasprzaka. Jednak fani żółto-niebieskich wierzą, że wychowanek Unii Leszno wreszcie dojdzie do formy z zeszłego sezonu. Spore nadzieje gorzowski klub wiąże z Duńczykiem Thomsenem, u którego widać postępy. Jego zdobycz punktowa w tym sezonie będzie bardzo ważna. Z juniorami pojedzie kapitan Bartek Zmarzlik. Wychowanek żółto-niebieskich jest jednym z liderów. Zmarzlik jest takim zawodnikiem, dla którego liczy się dobro drużyny. Wie również, jak ważne są derby. Zapewne zrobi wszystko, aby pojechać jak najlepiej. Gorzowska młodzież to Mateusz Bartkowiak i Rafał Karczmarz. Obaj z meczu na mecz robią ogromne postępy. W zeszłą niedzielę Bartkowiak w Lesznie wygrał swój pierwszy wyścig w Ekstralidze i sprawił ogromną radość miłośnikom czarnego sportu z miasta nad Wartą. Rafał Karczmarz mimo odejścia mechanika radzi sobie doskonale. Oby tak dalej. Kluczowe w tym spotkaniu na pewno właśnie będą punkty juniorów. Kto w niedzielę będzie wiódł prym w zachodniej Polsce? Dowiemy się już jutro. Pewne jest jedno, emocji nie zabraknie. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Stal Gorzów. Z numerem 9 Szymon Woźniak, pod 10 Peter Kildemand, z numerem 11 Krzysztof Kasprzak, z numerem 12 Anders Thomsen, z numerem 13 Bartosz Zmarzlik i młodzieżowcy z numerem 14 Mateusz Bartkowiak i z numerem 15 Rafał Karczmarz. Natomiast Falubas Zielona Góra, z numerem 1 Mikael Jebsen Jensen, z numerem 2 Niki Pedersen, z numerem 3 Patryk Dudek, pod 4 Piotr Protasiewicz, z numerem 5 Martin Waculik i młodzieżowcy z numerem 6 Norbert Krakowiak i z numerem 7 Damian Pawliczak. Mój typ na to spotkanie 42-48 dla Falubazu. Myślę, że myszy mają w tym sezonie mniej dziur w składzie, a gorzowianie naprawdę mają problemy z większością zawodników. Ale niech wygra lepszy i oby cało do mety. Spotkanie obejrzymy w N-Sport Plus od godziny 18:30. Tak, jedziemy, a tu w momencie jak to nagrywam jest 898 subskrypcji. Naprawdę wielkie dzięki. To coś wspaniałego, że doceniacie moją pracę i się wam podoba. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki, a jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię do tego zachęcam. Jak materiał ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć! Come on.